Marcin śpiewa z gwiazdami. Marcin Wolniak, Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL. To oczywiście z kopyta kuli krwie, ten słynny standard Skaldów, ale w nowym wykonaniu oczywiście chłopaków z boys bandu 4Dreamers. Przed chwilą moim gościem był Max właśnie z 4Dreamers, a już teraz mam drugiego przystojniaka na linii, który jest dzisiaj moim i waszym gościem, Kuba Szmajkowski. Cześć, Kuba. Dzień dobry, cześć, witam państwa. Ja rozmawiałem z Maxem o tym waszym świątecznym coverze, o tej piosence Skaldów przygotowanej w waszej wersji, ale wiem także, że nie tylko cover jest taką niespodzianką dla fanów od was, ponieważ wkrótce ukaże się wasza książka. Co będzie w tej książce? Jesteście dosyć młodym zespołem, więc czy to już jest czas na takie podsumowania? Odpowiedź na to pytanie będzie można znaleźć oczywiście w książce, niewiele chcę zdradzać. Natomiast jeśli chodzi o samą książkę, to jest też takie nasze kolejne dziecko. Mieliśmy w planach wydać krążek, natomiast zdecydowaliśmy się na książkę i też było to dla nas nie lada wyzwanie, ponieważ dotychczas zajmowaliśmy się głównie właśnie muzyką, też tworzeniem, tekstami, a tutaj musieliśmy wspólnie usiąść z redakcją i napisać rozdziały do książki, spisać naszą historię. Wydaje mi się, że to też będzie taka piękna laurka dla naszych fanów, ponieważ długo czekali na to, aż coś w końcu się pojawi od nas. Ja jestem bardzo podekscytowany, dlatego że też ta książka zdradza wiele rzeczy, o których nigdy wcześniej nie mówiliśmy. Natomiast no, tak jak mówię, też nie chcę wszystkiego zdradzać, nie chcę mówić o konkretach, dlatego że wtedy już nie trzeba będzie zamawiać książki. Mam takie wrażenie, że świąteczna gorączka już wszystkich ogarnęła. W tym roku jakoś wydaje mi się, że zdecydowanie wcześniej to przyszło. Jakoś ludzie są bardzo spragnieni tej pozytywnej energii i magii świąt. Powiedz, czy ty już masz te emocje świąteczne, czy już są przygotowania do świąt u ciebie? Wiem, że Mikołaj był u ciebie, chociaż spodziewałeś się raczej rózgi za matematykę. Tak, dokładnie. Mikołaj był u mnie, natomiast bardziej czekam na gwiazdkę, dlatego że to jest takie też bardziej wyjątkowe wydarzenie i w ogóle u mnie w rodzinie i jak co roku spędzam czas z rodziną, z najbliższymi. Jeśli chodzi o tą gorączkę świąteczną, to tak jak już wcześniej powiedziałeś, towarzyszy to nam już od dość dawna. Wydaje mi się, że to przez to, że wszyscy siedzą w domach i każdy już czeka na te święta, żeby też w pewien sposób podsumować sobie ten rok i wejść zaraz w nowy. No ja już się nie mogę doczekać tego nowego roku, bo naprawdę będzie się bardzo dużo działo. Mówisz, że jesteś z matematyki nie najlepszy. Taką informację znalazłem na twoim Instagramie. No ale na pewno wiesz o tym, że masz najwięcej followersów ze wszystkich 4Dreamersów. Czy to dużo dla ciebie znaczy? Czy wy w ogóle bijecie się o te follow, o funki? No bo to chyba jest istotne w dzisiejszych czasach. To na pewno jest bardzo przyjemne i to jest bardzo budujące. Natomiast jakoś staram się o tym zbytnio na co dzień nie myśleć, bo można się w ten sposób bardzo łatwo zatracić. I uważam, że po prostu trzeba robić super rzeczy, być sobą i po prostu przekazywać jak najwięcej energii też fanom, słuchaczom, odbiorcom. No wydaje mi się, że każdy z nas ma coś super do przekazania, jako też również cała czwórka, jak i każdy z osobna, dlatego też ten zespół ma taką, a nie inną historię, więc no ja już się naprawdę nie mogę doczekać tego, co się niedługo będzie działo, ale więcej nie mogę powiedzieć. Historia muzyki pokazuje, że wiele boys bandów rozpadało się, a najpopularniejsi członkowie stawiali na solowe kariery. One się czasem udawały, jak w przypadku Justina Timberlake'a czy Harry'ego Stylesa, a czasami totalnie nie, jak na przykład Nick Carter, który próbował swoich sił, ale szybko wrócił z Backstreet Boys. Czy ty już myślałeś o tym, że na przykład chciałbyś wydać w przyszłości solowy album i postawić na taką własną solową drogę? Wydaje mi się, że każdy ma tam jakieś swoje takie plany odległe, przyszłościowe. Natomiast trudno jest teraz jakkolwiek rozmawiać o konkretach, dlatego że widzimy, co się dzieje na świecie. Ta sytuacja jest bardzo niestabilna, więc nikt jeszcze nic nigdy nie obiecuje, bo nie wiadomo, co się wydarzy. No, trudno jest mi się do tego odnieść, natomiast każdy ma jakieś tam swoje marzenia. Oczywiście to nie jest zespół do emerytury, więc wydaje mi się, że kiedyś to będzie musiało nastąpić. Natomiast, no tak jak mówię, to już jest raczej w takiej sferze marzeń i po prostu dalekiej przyszłości. A propos marzeń, wiem, że jesteś też fanem Eurowizji. Ostatnio odbył się w Polsce kolejny finał Eurowizji Junior. Powiedz, jak oceniasz tegoroczną zwycięzczynię, czyli Francję i to, jak Polska przygotowała ten finał w dobie pandemii. No i kogo ty byś widział w polskich barwach w maju w Rotterdamie? Ojej, no jeśli chodzi o Rotterdam, to jak najbardziej uważam, że powinniśmy dać szansę Alicji Szemplińskiej, dlatego że nie miała jeszcze okazji się zaprezentować. Natomiast jeśli chodzi o Eurowizję Junior, no to niesamowite wydarzenie oczywiście. Drugi raz nam się udało to zorganizować na bardzo wysokim poziomie, w ogóle w takich warunkach, kiedy uczestnicy byli w swoich krajach, nie tutaj na miejscu, więc naprawdę ogromne szapowa dla całej telewizji, która myślę, że musiała stanąć na głowie, żeby to przygotować. Czekało ich pewnie mnóstwo pracy, ale się udało, naprawdę efekt był spektakularny w mojej opinii. Natomiast jeśli chodzi o występ naszej reprezentantki, no to w ogóle super, Alicja jest bardzo urocza. Francja też mnie bardzo zaskoczyła i
cieszę się, że wygrał taki reprezentant, chociaż oczywiście trzyma najmocniej kciuki za naszą Alicję. No ale uważam, że nie zawsze trzeba wygrywać, żeby być na topie. Ty jesteś od kilku dobrych lat już zdecydowanie obecny w mediach, masz mnóstwo fanek. Jakie są minusy takiej popularności? Czy w jakimś stopniu ona ci czasem doskwiera? Czy utrudnia ci na przykład w nawiązywaniu jakichś koleżeńskich relacji albo na przykład poznaniu swojej wybranej osoby, miłości? To też jakoś tak trudno o tym mówić, dlatego że zwłaszcza obecnie teraz coraz rzadziej się wychodzi z domu. Jeśli się wychodzi z domu, to już tylko po coś w konkretnym celu. Też nie koncertujemy, nie mamy takiej styczności z ludźmi na co dzień, więc teraz mnie to aż tak bardzo nie przeszkadza, natomiast pamiętam, że oczywiście były takie momenty, ale to jest tak, że każda praca ma swoje plusy i minusy, więc nie można niczego przekreślać i widzieć tylko słabe albo dobre strony. Ja staram się jakoś pozytywnie do tego wszystkiego podchodzić i cieszę się z miejsca, w którym jestem, no i mam nadzieję, że po prostu będę się dalej rozwijał, mam nadzieję, że chłopcy też wspólnie i w ogóle będzie super. Okres świętoczas, kiedy radiostacje grają świąteczne piosenki, no w takiej hurtowej ilości, ja już o to pytałem Maxa, ale zapytam również ciebie, które z tych piosenek świątecznych ty lubisz najbardziej, do których lubisz najbardziej wracać, a których masz już serdecznie dosyć, najchętniej byś po prostu przełączył je za każdym razem, kiedy je słyszysz. Jeśli chodzi o piosenki, które przełączam, to wydaje mi się, że oryginał Last Christmas, chociaż jest wspaniały, natomiast uwielbiam covery, które są robione tego numeru, czy na przykład Meghan Trainor wydał ostatni świetny album świąteczny, Very Trainor Christmas, jest po prostu genialny. Bardzo oczywiście uwielbiam też Mariah Carey, ten tercet, który wydała teraz z Jennifer Hudson i Ariana Grande. No ogólnie, jeśli chodzi o temat świątecznych piosenek, to można by w nieskończoność naprawdę wmijać i mówić. Ja kocham soulowe, popowe, fajne numery, takie skoczne. Oczywiście też takie ballady są jak najbardziej piękne. Natomiast, tak jak mówię, jeśli chodzi o numery, które przełączam, to wydaje mi się, że niestety jest to numer Last Christmas w oryginale. Ale jest naprawdę piękny, to też ma swój urok, zależy kto co lubi. Ja na przykład wolę covery tego numeru. No i oprócz tego, że oczywiście słucha się muzyki w takim wolnym czasie w przygotowaniach świątecznych, no to ogląda się też filmy i seriale. Ja wiem, że w czasie, kiedy jest pandemia i są lekcje online, no to tego czasu na Netflix jest teoretycznie znacznie więcej. Wiem, że jesteś fanem Dynastii, zaobserwowałem to kiedyś. Jakie jeszcze seriale byś polecił swoim fanom? Szczerze to chyba więcej czasu miałem na seriale, jak nie siedziałem w domu. Nie wiem, od czego to zależy. Jest chyba więcej w domu do roboty, po prostu jak się siedzi cały czas na miejscu. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o seriale, to bardzo lubię Dynastię. To jeszcze takiego, o Jezu, The 100, to jest świetne, naprawdę. Także polecam każdemu obejrzeć. Okej, ja bardzo ci dziękuję za rozmowę. Oczywiście składam już teraz najlepsze życzenia z okazji świąt i Nowego Roku, bo to już całkiem niedługo. A skoro Maxowi gratulowałem ledwo co ukończonych 16 lat, no to tobie gratuluję tych 160 tysięcy followersów na Instagramie. Bardzo dziękuję, tobie też również życzę wszystkiego co najlepsze, też najlepsze na te święta, dużo zdrowia, uśmiechu, też pogody ducha i państwu również życzę wszystkiego co najlepsze, bądźcie zdrowi, bo to teraz najważniejsze. To życzenia od Kuby Szmajkowskiego z For Dreamers, ale ta audycja nazywa się Marcin śpiewa z gwiazdami, a na koniec każdej rozmowy śpiewam z zaproszonym gościem. No to zadam ci to pytanie, co śpiewamy, może z kopyta kuli grwie. Dobrze, możemy spróbować, ale to musi być tonacja, musisz to podać tonację. Coraz który krzyknie, nie wiadomo na co, hej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Hej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Dzięki wielkie. Kuba Szmajkowski, For Dreamers na antenie Radia PRL. Wielkie dzięki, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL.